Ja znam wersję, w której jest, że jakby niekoniecznie Konrad był zgłoszony czyli jakby ten element, który następuje w momencie, kiedy Polski Związek Pływacki zgłasza zawodników, którzy mają startować na Igrzyskach Olimpijskich w poszczególnych stylach, to tutaj dziś nastąpiła jakaś pomyłka i Konrad nie został zgłoszony do, do konkurencji 100 metrów stylem do, dowolnym. To jest też tak, że my do końca czerwca musimy zgłosić zawodników. Zawsze, je, zazwyczaj było tak, że zawodnik, który uzyskał kwalifikację olimpijską w danej konkurencji, to w danej konkurencji jest zgłaszany, bo zawsze może się wycofać. Natomiast nie można zawodnika dogłosić. I e, to, co mi wiadomo, to po prostu nastąpiła pomyłka, że e, trener kadry e, uznał, że Konrad e, rezygnuje ze 100 metrów stylem e, dowolnym i e, nie zgłosił go na, w tej konkurencji. Mm, to jest dla mnie trochę dziwne, no bo tak jak powiedziałam, zawsze jest tak, że, że ci zawodnicy, którzy uzyskają kwalifikacje są zgłaszani w tych, w tych konkurencjach, a potem zawsze można, można było wycofać zawodnika. Ja miałam to na swoim przypadku, kiedy byłam Zgłoszona trzy razy na Igrzyska w mm, Pekinie i jeszcze przed startami Paweł Słomiński się mnie pytał: tyle jesteś pewna? Płyniemy trzy razy, czy może rezygnujemy i płyniemy raz? Więc jakby myślę, że tutaj jest. Yy, yy, ja nie chcę nikogo bronić, bo akurat też bardzo dobrze związek pływacki postąpił, bo w tym roku na ingrzyska pojechała rekordowa ilość trenerów. Część trenerów mieszka poza wiązką, część trenerów mieszka w wiosce, więc zawodnicy mają komfortowe warunki, żeby przygotowywać się swoimi trenerami. Trener kadry jest odpowiedzialny za to, żeby dokładnie sprawdzić, czy zawodnik jest zgłoszony na ingrzyska olimpijskie. Żeby 45 razy albo 100 razy zadzwonić do trenera prowadzącego i dowiedzieć się tego, czy na pewno zawodnik płynie tym i tym stylem, czy z czego się rezygnujemy, czy nie. Rezygnujemy, czy zgłaszamy wszystko. Tutaj jest niedopatrzenie e, trenera e, prowadzącego kadry e, i e, ale. Ja już czytam dużo hejtu. Czytam tego, że powinno się zwolnić, z, y, usunąć ze stanowiska, wyrzucić zarząd. Zostawmy to zarządowi, oni wrócą, oni będą między sobą wyjaśniać. To nie jest jedyna sytuacja, która się wydarzyła w polskim związku pływackim, bo i Cieśla, który nie pojechał na ingrzyska, i Daria Sokołowska, która też się przygotowywała i nie pojechała. Więc myślę, że to wszystko musi związek pływacki em, przeanalizować po ingrzyskach olimpijskich. My mamy co najważniejsze przed sobą, zaczynają się, mam nadzieję, nasze dni, bo dzisiaj zaczyna. Rywalizację Radosław Kawęcki, e, jutro zaczyna rywalizację Konrad Czerniak, więc miejmy nadzieję, że nie popłynął z, z to dowolnym, ale z to motylkowym pokaże nam, na, na co go stać.